Niektóre osoby mają tylko jedną linię poziomą biegnącą przez ich dłonie, podczas gdy zdecydowana większość ma tych linii dwie. Przypadłość ta znana jest również jako małpia bruzda i występuje u raptem 1,5% populacji świata. Częściej można ją zaobserwować u mężczyzn niż u kobiet, zazwyczaj w rodzinach. Mniej niż 50 osób na świecie ma grupę krwi RH0, zwaną również złotą krwią. Pierwszy jej odnotowany przypadek odkryto u australijskiej aborygenki. Może ją przyjąć każdy, kto ma inną grupę krwi niż dawca, nawet ci z rzadkimi grupami. 3% ludzkości ma dwie linie na dłoniach, które tworzą kształt litery X. Jest to rzadkie zjawisko, które w wielu kulturach odbiera się jako oznakę silnego charakteru. Około 1/4 ludzi ma bardzo ciekawą reakcję na światło słoneczne – kichanie. Zjawisko to ma nawet swoją nazwę – odruch kichania spowodowany światłem słonecznym. Pochodzi ona z greki i oznacza dosłownie słoneczne kichanie. U niektórych ludzi ślina gromadzi się w śliniankach pod językiem i może być wystrzelona po uprzednim nacisku na ten gruczoł. Jeśli w tym samym momencie usta będą otwarte, strumień śliny potrafi wylecieć na odległość nawet kilkunastu centymetrów. Potocznie zwany tryskaniem śliny, proces ten może nastąpić całkowicie spontanicznie. Wystarczy, że ktoś przypadkowo wciśnie język w ślinianki podczas jedzenia, ziewania, rozmawiania czy szczotkowania zębów i gotowe. Około 35% ludzi potrafi tryskać, ale tylko 1% robi to na zawołanie. Mniej niż 1% populacji świata ma dekstrokardię. To rzadkie zjawisko polega na odwrotnym ułożeniu serca, w prawą stronę w klatce piersiowej zamiast w lewą. Zdarza się, że u osób posiadających tę wyjątkową przypadłość pozostałe organy wewnętrzne również są w ten sposób odwrócone. Albinizm oczny, jak nazwa wskazuje, występuje tylko w oczach. Włosy i skóra albinosów są zwykle nieco jaśniejsze od członków ich rodziny, ale tylko nieznacznie. Albinizm sam w sobie jest rzadki, ale ten oczny jeszcze bardziej. Eksperci nie znają dokładnych statystyk, ale uważają, że albinizm oczny występuje u jednej osoby na 20 lub 50 tysięcy. Możecie mieć malutkie dziurki u góry uszu tuż pod skroniami. Jeśli tak, należycie do 10% światowej populacji. Zwykle znajduje się ona nad prawym uchem, ale zdarza się, że u niektórych występuje nad oboma. Dziurki są naprawdę różne, mogą mieć formę dołeczków, wgięć czy nawet guzków. Około 65% światowej populacji posiada pętlicowe odciski palców. U 30% ludzi mają one kształt wirów. Z kolei tylko u 5% wyglądają jak łuki. Typy te dzielą się na podtypy. Na przykład mogą one być proste, namiotowe, a nawet gdzieniegdzie wirowe w kształcie pawiego oka itd. Nieźle, prawda? Większość ludzi posiada 12 par żeber, czyli łącznie 24, ale jedna na 200 osób ma dodatkowe 25 żebro. Nazywa się żebrem szyjnym i formuje się u podstawy karku powyżej obojczyków. Może rosnąć po lewej stronie, prawej lub po obu. Osoby posiadające to dodatkowe żebro nie wiedzą nawet o jego istnieniu, a to dlatego, że rzadko kiedy formuje się w całości i wygląda jak cienka warstewka tkanki. Oznacza to, że nie będzie go widać nawet na zdjęciu rentgenowskim. Jeśli na czubkach waszych głów znajduje się wir, prawdopodobnie jest zakręcony w kierunku ruchu wskazówek zegara. Niektórzy naukowcy uważają, że istnieje związek pomiędzy kierunkiem zakręcenia tego wiru a dominującą ręką. Nieco ponad 8% praworęcznych osób ma wiry zakręcone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Z kolei u leworęcznych liczba ta wzrasta do 45%. Gdy ktoś poprosi was o złożenie dłoni, który kciuk kładziecie na wierzchu? Jeśli prawy nad lewym, należycie do 50% światowej populacji. 49% kładzie lewego kciuka na prawy, natomiast pozostały 1% je łączy. Naturalnie rudy odcień włosów występuje u zaledwie 1–2% światowej populacji. Najczęściej rudzielcy pochodzą z północnej lub północno-zachodniej Europy. Kolor ten jest wynikiem mutacji genetycznej. Odcień może występować w kolorze od jasnego miedzianego przez kasztanowy, czerwono-pomarańczowy po truskawkowy blond. Tylko od 3 do 22% ludzi na całym świecie posiada palec Mortona. Jest to struktura kostna stóp, w której palec sąsiadujący z paluchem jest od niego dłuższy. Taką budowę ciała mają Dawid, Michała, Anioła oraz Statua Wolności. A nawet nie są żywymi ludźmi. Spoiler, sarki. Tylko dwoje na każde 10 tysięcy osób ma nietypowy kształt źrenicy, który najczęściej wygląda jak dziurka od klucza.
Ta deformacja oka nosi miano kolobomy. Na szczęście osoby ją posiadające nie mają żadnych problemów z widzeniem. Jeśli posiadacie dwoje oczu o różnych kolorach, macie heterochromię. Jest tak rzadka, że występuje u mniej niż 1% populacji. Wyróżnia się jej różne odmiany. Całkowita, gdy kolory tęczówek są różne, na przykład jedna brązowa, a druga niebieska. Centralna, gdy wokół źrenicy występuje pierścień innego koloru. Oraz częściowa, gdy mały fragment tęczówki jest innego koloru od jej pozostałej części. Jak sugeruje nazwa, osoby z dwurzędowością rzęs posiadają dodatkowy rząd rzęs, co również jest wynikiem mutacji genetycznej. Choć całkowicie nieszkodliwa, może wywołać pewien dyskomfort. Na woreczku spojówkowym, który powinien być wilgotną częścią oka, mogą rosnąć włoski. Powoduje to podrażnienie i łzawienie oczu. Są tacy, którzy nie muszą się martwić ilością spożywanego wapnia, ponieważ występuje u nich rzadka mutacja w genie LRP5. Powoduje ona bardzo dużą gęstość kości, co czyni je niemal niepodatnymi na złamania. Jednym z nielicznych skutków ubocznych tej mutacji jest niezdolność do utrzymania się na powierzchni wody. Niektóre kobiety naprawdę widzą więcej kolorów niż mężczyźni. Dzięki specjalnym komórkom w ich oczach mają tetrachromię. Komórki te nazywamy stożkami i u przeciętnego człowieka występują ich 3 rodzaje. Natomiast tetrachromaci mają ich 4, co pozwala im na widzenie 100 milionów różnych kolorów. Gen DEC2 pozwala ludziom pracować dłużej i krócej spać. Posiadały go takie postacie historyczne jak Nikola Tesla, Winston Churchill i Margaret Thatcher. Generalnie gen ten pozwala ludziom funkcjonować z krótszym cyklem sennym niż standardowe 7 do 8 godzin. Kolejna mutacja genetyczna pozwala utrzymywać poziom niezdrowego cholesterolu na bardzo niskim poziomie. Gen ten wydaje organizmowi polecenie produkowania białka, które kontroluje ilość cholesterolu we krwi. Niestety tylko 2-3% ludzi posiada tę nieocenioną cechę. Tylko 4% ludzi posiada wystający pępek. Na ostateczny jego kształt wpływa kilka czynników, takich jak nagromadzenie tłuszczu wokół pasa czy genetyka. Ona również decyduje, jakie właściwości będą miały kubki smakowe. Do 25% populacji ludzi jest super smakoszami. Mają oni bardziej uwydatnione brodawki, te maleńkie punkciki na waszych językach, niż pospolici smakosze. To sprawia, że są bardziej wyczuleni na poszczególne smaki, na przykład słodki, gorzki czy słony. Super smakosze mają również więcej receptorów bólu w swoich językach, dlatego unikają jedzenia pikantnych potraw. Gdy zęby mądrości wyrastają z dziąseł, często brakuje im miejsca i trzeba je chirurgicznie usunąć. Co roku około 5 milionów ludzi przechodzi ten zabieg. Za to 35% populacji świata nie musi się martwić o ból czy dyskomfort, ponieważ zęby mądrości im nie rosną. Nasi przodkowie wspinali się na drzewa dzięki mięśniom długim dłoni. Choć większość z nas ich nie używa, niektórzy wciąż je posiadają. Możecie sprawdzić, czy i u was występują. Wystarczy położyć dłoń na płaskiej powierzchni i złączyć kciuk z małym palcem. Jeśli posiadacie te mięśnie, zobaczycie charakterystyczne wybrzuszenie na nadgarstkach. Naukowcy uważają, że Tybetańczycy mogą zamieszkiwać większe wysokości dzięki naturalnym mutacjom genetycznym. Jeden z ich genów odpowiada za szybsze dostosowywanie się do spadającego poziomu tlenu. Ma on również związek ze zwiększoną wytrzymałością lekkoatletów. Swoją drogą mutacja ta była jedną z najszybszych, jaka wystąpiła u ludzi. Rozwinęła się w mniej niż 3000 lat. Szare oczy są niebywale rzadko spotykaną mutacją. Tylko 1% populacji przychodzi z tym kolorem na świat. Tacy ludzie mają niski poziom melaniny w przednich częściach tęczówek. Niebieski kolor oczu również nie jest tak pospolity, jak się wydaje. Występuje u zaledwie 8-17% ludzi. Jeszcze rzadszym zjawiskiem jest połączenie rudych włosów z niebieskimi oczami. Jeśli spotkacie kogoś z taką kombinacją, to znaczy, że ta osoba dostała geny od obojga rodziców.